Rząd chce zakneblować samorządy. Tak twierdzą nie tylko związani z opozycją prezydenci i burmistrzowie, ale również specjaliści zajmujący się ochroną przyrody. Planowana nowelizacja ustawy o ochronie środowiska zmieni reguły gry przy realizacji strategicznych inwestycji. A taką jest m.in. oprotestowana budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego. Łukasz Kądziołka. Lex Knebel, tak przeciwnicy mówią o nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie. Po zmianach nie będzie już konsultacji z mieszkańcami czy właścicielami działek w sprawie inwestycji, które rząd uzna za strategiczne. Zaproponowane przepisy budzą kontrowersje, bo władza będzie poza społeczną kontrolą. Chodzi o to, żeby to zrobić zgodnie z regułami, zgodnie z zasadami, żeby wysłuchać Kowalskiego, Nowaka i jeszcze tysiąc innych osób, tylko po to, żeby gdzieś tam na końcu powiedzieć: posłuchajcie, wyważyliśmy te wszystkie argumenty. To jest cała dokumentacja. Z tej dokumentacji wynika, że te rozwiązania są absolutnie niedopuszczalne, ale to rozwiązanie jest dopuszczalne. W to wchodzimy. Wprowadzenie tzw. ustawy ocenowej w zaproponowanym przez rząd kształcie oznaczałoby, że wszystkie decyzje dotyczące sztandarowych pomysłów władz centralnych przechodziłyby bardzo szybko do realizacji. Według specjalistów to duże zagrożenie, bo potrzebna będzie tylko opinia generalnego dyrektora ochrony środowiska. Właściwie procedura się na tym skończy. My jako społeczeństwo nie będziemy nawet wiedzieli, jaki to jest katalog inwestycji. Nie będziemy mieli prawa do sądu, nie będziemy o tym informowani, niezależnie od tego, jakie były wcześniej konsultacje, jaki jest plan zagospodarowania przestrzennego, czy to jest park narodowy, czy to jest rezerwat. W przypadku Mikołowa, gdzie odbyła się dzisiejsza konferencja prasowa, oprotestowana przez mieszkańców i władze miasta budowa kolei dużych prędkości mogłaby łatwo dojść do skutku. Dla nas każdy wariant jest niekorzystny. Ja to zawsze będę podkreślał. My nie jesteśmy przeciwko kolei, ale szukamy partnera do rozmowy tak, aby przeprowadzić ten wariant w sposób odpowiedni. I myśmy nawiązali kontakty i z Metropolią, i z Urzędem Marszałkowskim. Mamy ich wsparcie i my jesteśmy otwarci na negocjacje. Nie mówimy nie, bo nie. Tylko zróbmy to razem, tak żeby uspokoić nastroje społeczne, tak żeby sprawdzić, w jaki sposób oddziaływuje to na środowisko. Takie zmiany w prawie i co za tym idzie procesie inwestycyjnym wywołały protest wśród osób zajmujących się ochroną środowiska. Powstał apel, pod którym podpisało się 80 organizacji. Projekt rządowej nowelizacji tzw. ustawy ocenowej trafił już do Sejmu.